Cześć, to znowu ja teraz wpadłam tak na, dosłownie na, no jako ta burza, na moment tylko wpadłam, żeby Wam pokazać swój outfit taki z Haula, taki mam właśnie bardzo fajny, taki mam, tu mam taki bardzo fajną apaszeczkę, mam taką bluzeczkę z rękawkami, mam, rękawki są dotąd, rękawki, tutaj bluzeczka jest taka fajna, jest taka bluzeczka i spodenki mam i buciki mam ładne takie, bardzo fajne mam buciki i tu włoski mam tak ułożone i taką bluzeczkę mam fajną i mam takie okularki bardzo fajne i mam kurczyki i mam takie swoje tutaj, o taką mam szmineczkę, taką mam bardzo fajną. I tego, i a dzisiaj bym chciała, no bo tak wpadłam na chwilę, bo ja zaraz wychodzę, bo ja zapraszam, naprawdę mnie zapraszają wszędzie i no właśnie. Ja chciałam Wam powiedzieć, że co zrobić, kiedy alkoholu zabraknie na imprezie, nie jest to miłe i każdy spotkał się z takim momentem, kiedy tak siedzi, każdy się zbyka patrzy na drugiego, czy czasem gdzieś nie schował czegoś, czy nawet czasem wcześniej nie wypił więcej, więc już nie musi, teraz się nie martwi tym, prawda? I taki nie jest przyjemnie, nie jest przyjemnie, ale ja wiem, co należy zrobić, żeby zażegnać to. Bo ja mam pomysł na to i ja się zawsze dzielę dobrymi pomysłami, a ja widzicie, że mam bardzo dobre pomysły zawsze i mam takie coś, więc wyobraźcie sobie, jest impreza i nagle taka cisza, nie ma alkoholu, taki pomruk niezadowolenia, taka fala, nie wiem, taka złość jakaś, takie brrr przechodzi i nagle ja się pojawiam i mówię: halo, 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 halo! I już jest fajnie. A do tego mam coś takiego. To jest takie coś, takie jest długie. I ja Wam powiem, skąd to się kontynuuje. To się kontynuuje stąd, bo to jest, proszę bardzo, słonik! To jest po prostu słonik! Ja Wam teraz pokażę, jak to jest, bo tego słonika ja może Wam pokażę w ten sposób. On jest strasznie, tę trąbę ma strasznie długo. I tutaj, o. I to. On jest jakoś taki wyjątkowo duży. I teraz tak. Mówimy tak. Impreza jest, nie ma alkoholu, nie jest przyjemnie. I nagle ja włączam tego słonika. O. I czekamy, co tu się stanie. I wylatują motylki, i łapiemy motylki, siateczko, i łapiemy motylki, złapałam motylka, i łapiemy. I w ten sposób można powiedzieć, pokazać, jak wypadają motylki, jak wesoło, muzyka, tańce, jest bardzo przyjemnie. I właśnie, to jest tak, że można udowodnić, że bez alkoholu też można się bardzo fajnie bawić. No, a poza tym, potem można taką konkurencję wprowadzić i na przykład ta osoba, która złowi najwięcej motylków, to w nagrodę może pójść do sklepu nocnego i może coś przynieść do picia. No właśnie. Ja jeszcze mam jedną dziewczynę, bardzo ważną rzecz. To taki mam. Więc jest tak. Się dziewczyny na przykład mówią, że się boją gdzieś iść po nocy. Czego się bać? Trzeba być tylko dobrze przygotowanym. Więc ja mam taką torebeczkę, prawda? Bo zawsze dziewczyna, elegancka dziewczyna, tak jak ja, zawsze bierze torebeczkę. Więc jest taka torebeczka i idzie się z torebeczką. A to nie jest zwykła torebka. To jest torebka z kokosa. Więc ona jest normalna w środku, taka dużo to się nie schowa, niestety. Ale jest bardzo, bardzo taka kobieca, delikatna. Ale jak jest niebezpieczny, to ściągamy ją. Bo może na imprezie po prostu zabraknie słonika czy coś tam i może być nie bardzo przyjemnie. Więc żeby to uniknąć i bierzemy i nawalamy. No ale dzisiaj to mi po prostu to, ja wiem, że mi nie grozi, bo ja mam słonika ze sobą. Torebkę wezmę na wszelki wypadek, bo nie wiem, jak impreza się rozkręci, gdzie trafię.
słoniaka. Możemy tutaj zabrać słonika i torebka, może być bardzo potrzebna. Ja dziękuję bardzo, mam nadzieję, że bardzo Wam się podoba mój outfitik. Ja po prostu, jakbyście chciały powiedzieć, wiedzieć, w co się ubrałam, to Wam po prostu potem powiem, jeżeli wrócę z imprezy. No i to ja w takim razie dziękuję bardzo i będę się zawsze z Wami dzieliła wszystkim, co mam. No i taka zadowolona jestem, bo bardzo lubię ten swój outfitik i wszystko, co mam, i motylki, i wszystko, i w ogóle jest bardzo, bardzo fajnie. I no to ja idę na imprezę, no to trzymajcie się, pa.